Please don't. I need him. Please don't. No. I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 26 grudnia 2019 roku. Drugi dzień świąt. Mam nadzieję, że jeszcze nie święta, święta i po świętach, ale spokojnie ten ostatni dzień jeszcze raz w gronie rodzinnym. Oczywiście już po odpakowaniu wszystkich prezentów znajdziecie chwilę czasu na spokój rodzinny i... Przynajmniej przygotowanie się już do Sylwestra. Zaraz sobie przejdziemy do wiadomości. Widzę, że Phoenix dwa dni temu zszedł do podziemia i nie bez powodu, bo chwilę później YouTube zaczął usuwać filmy, oczywiście albo nawet konta na YouTubie niektórych użytkowników. Także Fenix pewnie już coś wiedział. Chwilę wcześniej niektórzy myślą, <noise> czysty przypadek. Przejdźmy na coin paprykę, zobaczmy co tutaj się dzieje z ceną kryptowalut. Bitcoin 7243 dolary, czyli w ostatnich 24 godzinach praktycznie nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o Market Cap, 193 miliardy dolarów, też praktycznie w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły. Mamy Coin 58%, Tomo Chain 24% i Zobaczmy kolejny z takim niezłym wolumenem. To jest Kosmos 532. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, mamy oczywiście Mindol, który raz jest na plusie, raz na minusie. W tym momencie minus 18% w jeden dzień. Chwilę później mamy, zobaczmy Karat Gold Coin minus 6,82 i VeChain jest kolejnym z takim dużym wolumenem minus 5,73%. Może zacznijmy od tego najgorątszego tematu w ostatnich 24, może już nawet 36 godzinach o YouTube. Oglądałem też chwileczkę Krypto Kamikadze, który też tutaj wypowiedział się na ten temat. Na spokojni, niektórzy nie podchodzą do tego tematu spokojnie. Widzimy CZ z mówi, że to jest przynajmniej dobry przykład tego, że w krótkim okresie będzie to troszeczkę, niestety, podwiat, ale w długim okresie pojawią się platformy, które na pewno będą chciały nam proponować wolność, jeżeli chodzi o takie problemy, jakie mamy tutaj z YouTube'em. Zaraz też tutaj wypowiemy się dalej, co nasze newsy mówią o tym. Larry Sermak też zauważa podobną rzecz. Larry Sermak mówi o tym, że bardzo możliwe, że ci youtuberzy, którzy mają usunięte konto, zdaniem Larego Sermaka, to są po prostu oryginalne konta Rana Nojera, Jana Baliny i Supomana i innych, którzy szylowali ICO w 2017-2018 roku, i w tym momencie ich kryptowaluty są o 99,9% w dół. Jeżeli wystarczająca ilość ludzi na ten temat się wypowie, i na, naprawdę złoży zażalenie, wtedy YouTube bardzo możliwe, że ustosunkował się do tego w taki, ani inny sposób. Oczywiście to jest z nutką humorystyczną od Larry'ego Sermaka. Dalej Demon wypowiada się też na ten temat, że to jest szalone, że jeżeli YouTuber dostanie trzy ostrzeżenia albo trzy ataki w 90 dniach, to wtedy kanał jest usunięty praktycznie na zawsze, więc niektórzy youtuberzy, jak on tutaj zaznacza, żyją YouTubem i tylko tym, a niczym innym, więc muszą supportować, czyli pomagać swojej rodzinie i to jest tak jak zwykły biznes i dla niego to jest bardzo straszna informacja, jeżeli chodzi o usunięcie takiego kanału, więc miejmy nadzieję, że inni, tak jak Alex Saunders, dostał już dwa ostrzeżenia w 24 godziny i nawet nie dostał maila z YouTube'a. I to jest naprawdę bardzo straszne jego zdaniem, bo po prostu trzeba wspomagać żonę i rodzinę i on nie może sam naprawić tego problemu, więc z kim ma się teraz komunikować? W kolei Vitalik dodał też na swoim Twitterze informację o tym, że YouTube usunął jedno z dróg Ethereum. Nawet tutaj droga to była z 2016 roku i więc nie tylko kanały, które tutaj mają po 200 tysięcy, 100 tysięcy subskrypcji, jest ich wiele więcej. Na przykład Joachim Holmer mówił o 38 fake youtuberach, bo widzę, że ta osoba jest bardziej z Bitcoin SV. I te osoby, które tutaj są, zostały ostatnio uderzone poprzez właśnie te ataki. nie wiadomo, czy do końca to jest YouTube, bo na spokojnie, oni mają też dwa tygodnie, Wolnego, pamiętajmy, prawdopodobnie, i tutaj już wchodzi w życie algorytm. Z jednej strony pojawiają się informacje o tym, co mówiliśmy ostatnio, że za tym stoi pewna grupa, która upodobała sobie, nie wiemy w jakim kontekście, oczywiście youtuberów i nie tylko to są youtuberzy skrypto, to są też youtuberzy, którzy mają kanały dziecięce i tutaj powracam do tego, o czym mówił Kryptokamikadze, że bardzo możliwe, że to jest po prostu. Też nowy algorytm YouTube'a, który wchodzi w życie od chyba 1 stycznia 2020 roku, gdzie trzeba już zaznaczać, że po prostu treści są przeznaczone dla dorosłych. I akurat przypadkowo Fenix miesiąc temu chyba to zaznaczył, jak dodawał drugie, drugi kanał, i na drugim kanale też zaznaczył, właśnie, że wszystkie materiały z bomby od razu są tutaj przeznaczone dla osób. Dorosłych. Tak samo na tym kanale i na innym było to zaznaczone. I może dlatego Bitcoin Phoenix nie dostał jeszcze żadnego ostrzeżenia. To by trzeba oczywiście sprawdzić z Mike'em. Dzięki Mikeowi mamy dzisiaj to intro do tego filmu, jakie mamy, <grych> bo akurat wyszukał to intro. Także dziękuję. Ale Mike też właśnie zajmuje się tym całym tutaj. Precedensem ze strony YouTube'a. Nie wiem, czy do końca to jest YouTube, czy to jest ten nowy algorytm, czy to jest po prostu niezaznaczenie jakiejś funkcji. Wydaje mi się, że po nowym roku, jak już tutaj YouTube wróci do pracy, wszystko wróci do normy, kanały powrócą i nic dalej nie będzie się tutaj działo, aby wszyscy mogli kontynuować po prostu wiadomości dalej w świecie krypto. Nawet tutaj wyszły takie informacje, że niektórzy myślą już o tym, że to Bitcoin SV stoi za tym wszystkim, chyba nawet Sunny Decree dodał, a co jeśli bym wam powiedział, że za tym stoi Bitcoin SV, bo... Mówili o tym, że jedynym prawdziwym Bitcoinem, którego można tak nazywać, jest BSV. No nie, no bez przesady, <laughs> nie wydaje mi się, żeby to poszło w tym kierunku. Bardziej tutaj albo od po prostu YouTube'a jako nowy algorytm, który się rozszalał, albo po prostu będziemy widzieć zupełnie inną grę w przyszłym już roku. Niektórzy od razu się przeinstalowali, zaraz będziemy o tym mówić na. Inny też Inną platformę, tak jak na przykład Chico Crypto, i już tutaj zaczynają działać, ale do tego wrócimy za chwileczkę. Jeszcze oczywiście mamy Samsung z BTC, czyli wiemy, kim Kimon jest jednym z deweloperów Blockstream. Mówi o tym, że pamiętajcie, że święta już pomału się kończą i teraz trzeba spojrzeć na coś nowszego, coś lepszego, coś największego, co się szykuje w roku 2020. 20, czyli 1 stycznia 2020 roku, jego zdaniem Fake Toshi, czyli Craig Wright, otrzyma tutaj oczywiście um, kuriera z kodem, kluczem do oczywiście tych wszystkich bitcoinów z Genesis i wszystkich pierwszych bloków wykopanych przez Satoshi Nakamoto. Także będziemy czekać też razem z Samsonem z BTC, tutaj się śmieje, Artur Van Pelt, o tej osobie już mówiłem, która jest z jego drogą na Twitterze. Jak on sobie obrał, to jest to po prostu, żeby y, przeznaczył to całe konto, żeby y, uwidaczniać wszystkie pomyłki Kregal Wright'a, także zapraszam też na Artura Van Pelt'a, który też czeka na 1 stycznia 2020 roku, A ja bym poczekał do końca stycznia, ale zobaczymy, zobaczymy, kiedy dokładniej to się wydarzy. Okej, okay. niektórzy YouTuberzy już się przenieśli na platformę LBRY. Poszukajcie sobie w internecie Chico krypto inne osoby już się poprzenosiły na ten czas, także można poszukać tych YouTuberów, którzy stracili, tutaj jest ta lista... Którzy stracili albo w jakiś sposób zostali ostrzeżeni przez YouTube, jest ich 20, 38. 38. Mamy tutaj właśnie Sunny Decree, Box Mining, mamy Crypto Reach, mamy Alcoin Daily, Chico Crypto, Chris Dan TV, Data Dash albo Data Dash, Alessio Rastani i inni. Także CryptoLark, Tak samo można sobie wejść i zobaczyć, czasami nie pojawią się na tej platformie. LB, Jeszcze raz lbry.tv The Daily HODL, mamy tutaj informację o tym, że na Rakutenie, Rakuten to jest taki Amazon z Japonii, który jest tam bardzo mocno promowany. Widzimy, że osoby, które mają punkty lojalnościowe, mogą je wymienić na portfelu Rakuten na kryptowaluty. Kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum i Bitcoin Cash. Także widzimy, że jest tutaj w pewnym stopniu adopcja, która może pozwolić na to, że kryptowaluty w tym kraju będą jeszcze bardziej rozpowszechnione. Dalej mamy informacje z Reddita, a więc HEX. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale 23 godziny temu ktoś zauważył, że 800 Ethereum z tego głównego konta HEX zostało wysłanych do Binance i Bitfinexa. Nadal tam pozostaje 46 tysięcy Ethereum. Bardzo możliwe, że w kolejnych Tygodniach czy miesiącach będą wysyłane na giełdę. Nie wiemy, czy do tych heksów ma dostęp Richard Hart, który nie mówi wprost, gdzie bardziej mówi o tym, że nikt nie ma nad tym kontroli. To jest tylko kontrakt na Ethereum wykreowany i nie wiemy, kto ma nad tym kontrolę, ale widzimy, że już pomału zaczynają się poruszać te Ethereum w stronę giełd. Nie tylko Richard Hart albo Projekt HEX wysyła Ethereum. Widzimy, że Vitalik też wysłał 92 tysiące Ethereum do Krakena. Jedno z jego kont, albo z jakiegoś dewelopera, który jest głównym deweloperem, zostały wysłane do Krakena. Oryginalnie wyszły z jednego portfela Etherscan, dokładnie zbadał tutaj ten teren i prawdopodobnie należą do Jakiegoś dewelopera od Ethereum, albo nawet do Vitalika Buterina, czyli 92 tysiące Ethereum wysłane na giełdę. Bardzo możliwe, że może te pieniądze są potrzebne na jakąś noworoczną imprezę. <grymny> Oby nie, ale widzimy, że też prawdopodobnie będą upłynnione. Dalej na rydziecie pojawiła się informacja o tym, że wszystkie giełdy nagle zaczęły chcieć kolejne dowody, ID, zdjęcia, żeby tylko wypłacić. Powiedzmy dane kryptowaluty. Dajcie znać, czy wy też macie ten problem, jeżeli wchodzicie na giełdę kryptowalut i musicie. Wiem, że na BitBayu, to chyba jest nagminne, a, ale inne, czy inne giełdy też teraz właśnie się obudziły i chcą co po chwilę jakieś nowe ID. Nowe udowodnienie, kim jesteście, w postaci jakich skanów czy nie. Ta osoba właśnie zauważa, że na wielu giełdach już pojawiają się takie problemy w momencie, gdy chcemy albo wypłacić, albo chcemy no raczej wpłacić to nie, ale przy wypłaceniu. Kryptowalut. BTC dodaje informację o tym, że Ethereum może tutaj znaleźć się poniżej 125 dolarów już niedługo. Niektórzy są zniespatrzeni datą kolejnego hardworka, gdzie to jest bardziej Universal Holiday i powinno to być zrobione w zupełnie innym terminie. Ale widzimy, że niektórzy obawiają się, co do ceny Ethereum, jeżeli będziemy spadać poniżej 125 dolarów, w kolejnym poziomie 123 dolarów, jak zauważają a takim najgłówniejszym na którym będą zwracać uwagę, jeżeli utrzymiemy 122 dolary za Ethereum, bardzo możliwe, że tutaj będzie się wszystko pozytywnie zakańczać. A jeżeli zobaczymy 128 dolarów, to jest linia oporu, która zostanie przebita górą, wtedy też będzie bardziej Pozytywnie. News BTC tutaj skupiałem się też na tym YouTube, i dlaczego zostały niektóre kanały usunięte, nawet prawnik tutaj wkracza do akcji i wypowiada się na ten temat. Jake Czerwiński mówi o Securities Act ustawie numer 17, gdzie każdy, kto promuje na YouTube Securities powinien pokazywać, przynajmniej jaką dostaje za tą opłatę i. Ile zarobili na tych promocjach? No nie wszystkie tutaj powiedzmy aktywa w Krypto są Securities, więc nie wiemy, czy to jest też jedna z przyczyn. Dopiero pewnie w styczniu się dowiemy, jak YouTube wróci do pracy. Koń Telegrafii Binance US, czyli giełda Binance ze Stanów Zjednoczonych widzimy, że tutaj będzie miała test Beta, tym razem już na Androidzie. Wcześniej widzieliśmy, że na iOSie, teraz już testują wersję. Amerykańską tej giełdy na Androidzie, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Dalej mamy też to, dlaczego pewnie niektóre podmioty nie chcą, żebyśmy inwestowali w Bitcoiny w porównaniu do złota. Jeżeli byśmy zainwestowali 100 dolarów złoto 20 lat temu, dzisiaj byśmy mieli 500 dolarów. Jeżeli byśmy zainwestowali 100 dolarów Bitcoina 9 lat temu, dzisiaj mielibyśmy około 16 milionów. Dolarów. Dlatego widzimy ile osób oczywiście na tej gorączce złota w Bitcoinie dorobiło się naprawdę milionów dolarów za 100 dolarów. Czy sytuacja się powtórzy? Zobaczymy. Przejdźmy na polskie newsy. BitHub Ethereum tonie. Świąteczna czystka płynności rynku. W ciągu ostatnich 24 godzin na popularne giełdy trafiło ponad 205 tysięcy Ethereum. Czy kurs Ethereum Tonie. Widzimy, że <noise> to jest pewnie związane z tymi wszystkimi albo skamami albo z piramidami finansowymi, a nawet może Vitalik Buterin chciałby tutaj sprzedać swoje. Ale zobaczmy, co tutaj się dowiemy. Większość kryptowalutowych traderów ma, jak my wszyscy, jeszcze jeden dzień świąt. Wydaje się jednak, że niektórzy posiadacze Ethereum nie pozwalają na to, aby święta przeszkadzały im w przeorganizowaniu swoich portfeli, porzuceniu inwestycji w drugie co do wielkości aktywo cyfrowe pod względem kapitalizacji rynkowej. Jak zauważył analityk rynku Viewbase, na giełdy kryptowalutowe trafiło w ciągu ostatnich 24 godzin duża ilość Ethereum. Na Kraken Binance Huobi zdeponowano ponad 205 tysięcy jednostek kryptowaluty o wartości około 25,6 miliona dolarów. Jak widać powyżej nagły napływ depozytów i prawdopodobna towarzysząca temu presja sprzedaży mogą mieć aktualnie większy wpływ na kurs Ethereum. W związku z okresem świąt ilość potencjalnych nabywców, którzy podjęliby działania w celu pochłonięcia negatywnej presji cenowej jest znacznie zmniejszona. Okres świąteczny nie był jak dotąd szczególnie dobry dla inwestorów Ethereum. Jeszcze 23 grudnia Ethereum kosztował na Krakenie około 134 dolary. Od tego czasu jego cena spadała około 8,2%. Nie inaczej sprawy mają się oczywiście na innych wiodących giełdach. Na rynku, także Ethereum może tutaj jeszcze delikatnie spadać. Zobaczymy, czy nie, to nie będzie delikatnie, tylko więcej w kolejnych dniach. Dalej na BitHubie obława na kryptowaluty youtuberów trwa. Coraz więcej dotkniętych twórców również w Polsce. Także tutaj zapraszam na ten artykuł. A w Polsce wiemy chyba, kto dokładnie. Tutaj bardziej został dotknięty, o ile dobrze pamiętam, Mike Satoshi. Mamy tutaj też, o, nawet audycja Bitcoina na Phoenix tu się pojawiła. Wow, dziękuję. YouTube zdecydował się wziąć na celownik wszystkie moje. Filmy od stycznia 2018 roku aż do dzisiaj, niezależnie od ich tematu, bardzo możliwe, że cenzurują słowa związane z kryptowalutami w swoim algorytmie. Także box mining tutaj mamy. Mamy też inne wiadomości na ten temat. Max Satoshi chyba dostał tygodniowy, tygodniową przerwę. I jeszcze jeden youtuber w Polsce, wydaje mi się, też. Zaraz zobaczymy, kto może dalej tworzyć. W podsumowaniu na końcu. Potem mamy Bithub, Satoshi V. The Shields. Wciel się w twórcę Bitcoina i pośli do piachu naganiaczy. Także jest to gra. Jeśli właśnie obudziliście się po pasterce, pamiętajcie, że to było dodane dzień wcześniej, to szykujecie świąteczne śniadanie. Mamy dla Was niezwykłą wiadomość: w Google Play pojawiła się ciekawa strzelanka, w którym w stylu na Androida gra nosi nazwę Satoshi Vs The Shields i pozwala wcielić się w nikogo innego jak w samego twórcę Bitcoina, Satoshi Nakamoto. Jeśli chcecie ponaparzać trochę pod stołem podczas nudnawych wywodów cioci Jaćki lub kuzyna Zdzisława, to może być ciekawe rozwiązanie. Także można sobie ściągnąć tą grę. Oczywiście na resztę zapraszam. Szkoda, że nie można tutaj zdjęć dodać, powiedzmy, shillersów, jak oni to tutaj nazywają, czyli osoby promujące ewentualnie piramidy finansowe. O wiele lepiej by się strzelało do tych osób. Dalej mamy też polskie newsy na temat właśnie YouTube'a, który usuwa film o kryptowalutach. Też na bitcoin.org można na ten temat przeczytać. Potem mamy Tokeneo, też te same tematy są dodawane. Oprócz tego mamy rząd Uzbekistanu, odwraca się od kryptowalut. Uzbekistan postanowił zakazać kupna kryptowalut. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 6 grudnia bieżącego roku, a ich konsekwencje są już teraz odczuwalne dla obywateli tego kraju. Także kryptowaluty są nielegalne w Uzbekistanie. Zobaczmy, jakie konsekwencje możemy tutaj zobaczyć po wprowadzeniu takiego zakazu przez rząd. Czyli na mocy nowych regulacji obywatele Uzbekistanu nie mogą już legalnie kupować kryptowalut, nawet zlicencjonowanych giełd, które znajdują się na terenie tego kraju. Decyzja ta ma zapobiec rozprzestrzenianiu się kryptografii. Jest to dość gorący temat, który doprowadził do licznych dyskusji na całym świecie. Uzbekistańska agencja zarządzania projektami postanowiła jednak zezwolić inwestorom na sprzedaż aktywów cyfrowych zakupionych przed prowadzeniem zakazu. Chociaż coś. <laughs> Także można rzucić kryptowaluty, które się kupiło wcześniej, ale nie można już kupić. Posiadacze kryptowalut wciąż mogą spieniężyć je na dwóch giełdach zarejestrowanych w tym kraju Forklock. Oraz Sputnik. Co ciekawe, rok wcześniej rząd Uzbekistanu już prawie zaakceptował handel kryptowalutami. Władze krajowe planowały nawet rozwijać się w tym zakresie. Świadczy o tym chociażby podpisanie paktu z Koreańskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Skupiających się wokół technologii blockchain. Partnerstwo to miało pomóc w realizacji rewolucji nazwanej 4.0. Uzbekistan planował również utworzyć Akademię Blockchaina, nawet zdalegalizować wstępną ofertę monet w skrócie ICO. Niestety, ku rozczarowaniu wielu osób, zamiary te zostały jednak porzucone rajten postanowił bowiem całkowicie zbanować kryptowaluty. To za tym stoi, być może obawa, że tego środowiska nie da się w pełni kontrolować. No, zobaczymy, czy faktycznie pójdziemy w tym kierunku z innymi państwami. Dalej to kanał News Vitalik Buterin to Binance Dex powinna być krytykowana nie Ethereum, a więc mamy burzliwą dyskusję wśród społeczności kryptowalutowej, a tak na Binance Dex Buterin i jego nastawienie do decentralizacji, Także tutaj mamy y, dyskusję pomiędzy Vitalikiem, a pewnie też CZ Binance i bardziej jak wygląda zdecentralizowany w cudzysłowie, oczywiście, Binance Dex zdaniem Vitalika. Także Puterin rzucił światło na Binance Dex, zdecentralizowaną giełdę, której testnet został uruchomiony w lutym 2019 roku. Według założyciela Ethereum, mimo iż platforma ta posiada DEX w swojej nazwie, tak naprawdę z decentralizacją nie ma nic wspólnego. Na to zaś nie tylko Buterin zwrócił uwagę, w lutym pisał o tym też m.in. Whale Panda. Jego zdaniem Binance DEX tak zdecentralizowana, jak JPM można nazwać kryptowalutą, czyli wiadomo JP Morgan kryptowalutą. Oczywiście był to sarkazm, więc też mamy takie walki, które tutaj się pojawiły. I jeszcze mamy Rosję, która uważa, że kryptowaluty mogą być przedmiotem łapówki. W tym momencie bitcoin.pl dodaje też taką wiadomość. Rosja uważa, że tokeny i kryptowaluty mogą być przedmiotem łapówki. Takiego zdania jest Sąd Najwyższy Kraju. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej wyjaśnił, że prawa cyfrowe termin używany obecnie do opisywania kryptowalut i tokenów w rosyjskim prawie mogą być przedmiotem łapówek podobnie jak zwykłe pieniądze, fiat czy inne aktywa. Wynika to z niedawno przyjętej poprawki do rezolucji wydanej przez organ w lipcu 2013 roku. Przedstawia ona stanowisko sądu w sprawie praktyk sądowych dotyczących kwestii przekupstwa i innych przestępstw. Korupcyjnych. Rosja ma jeszcze w pełni zalegalizować i uregulować kryptowaluty, podczas gdy różne instytucje w tym kraju, w tym sądy, wcześniej określały je jako surogaty pieniężne zakazy przez rosyjskie prawo. Mimo to, oczekuje się, że obywatele państwa będą zgłaszać zyski uzyskane z handlu i kopania cyfrowych walut oraz zapłacą stałą stawkę podatku dochodowego w wysokości 13% od dochodów i zysków. Zgodnie z nowelizacją rezolucji kryptowaluty wraz z pieniędzmi, papierami wartościowymi i innymi aktywami można teraz uznać za narzędzia służące do przekupstwa. W przypadku, gdy przedmiotem łapówki są prawa majątkowe, Urzędnik ma możliwość uzyskania dochodu z korzystania z niecertyfikowanych papierów wartościowych lub praw cyfrowych, wyjaśniają urzędnicy. Prawa cyfrowe to obecnie jedyny prawny opis kryptowalut podany w prawie rosyjskim. Termin ten został wprowadzony wraz z ostatnimi zmianami do Krajowego Kodeksu Cywilnego przyjętymi w ramach pakietu projektów ustaw regulujących cyfrową gospodarkę kraju. Pojęcie praw cyfrowych zostało włączone do rosyjskiego prawa dokładnie w październiku, kiedy weszło w życie ustawa o prawach cyfrowych. Ustanowiono prawną definicję dotyczących przestrzeni cyfrowej, określających status kryptowalut zgodny z rosyjskim prawem dotyczącym praw obywatelskich. Także z jednej strony mamy prawa już zalegalizowane w Rosji, a z drugiej strony Rosja uważa, że kryptowaluty mogą być przedmiotem łapówki. Także nie do końca jest sprecyzowane to prawo. W Rosji i na sam koniec komparik, hodl na rynku kryptowalut Bitcoin i legendarny błąd z 2013 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie poprzez błąd w napisie hodl mamy dzisiaj hodlowanie, które jest bardzo często używane. Jeżeli chodzi o świat Bitcoin i kryptowalut, jeżeli hodlujemy, to prawdopodobnie będziemy bogaci w przyszłości, jeżeli ten projekt, w który inwestujemy, jest oczywiście poparty naszym researchem i coś wprowadza jakąś wartość na rynku. Także Hodl powstał, tak jak tutaj mówią, poprzez błąd, i tu jest podsumowanie wszystkich takich najważniejszych dat, czym jest Bitcoin i co wie na przykład o Bitcoinie. Kowalski też tutaj zapraszam, a gdzieś tutaj widziałem dzisiaj o dla wszystkich hodlersów Merry Christmas to all hodlers gdzie mamy tutaj wiadomo jaką panią po lewej równie dobrze piękną tak samo po prawej ale pomiędzy mamy słowo hodul nie wiem co to znaczy dokładnie ale wy mi na pewno pomożecie w tym jak wino pewnie o to chodzi i tak trzeba traktować nasze inwestycje Przejdźmy może do polskich youtuberów. CryptoDev nadal jest z nami, także życzenia plus trzy cechy niezbędne w krypto w 2020 roku. Jeden dalej jest FX Max, płacisz i masz Netflix, Wiedźmi, CD Projekt, no i podsumowanko roku na giełdach. To też jest dzień wcześniej. Crypto Kamikaze nie ma czym się martwić, YouTube i tak zrobi swoje. Także to jest jeden film, Crypto Kamikaze, podsumowanie i plany na. 2020 rok. Chyba nawet osobny kanał Krypto zakłada o tradowaniu, także zapraszam do tej audycji. Kryptomasters Masters, co nas czeka w 2020 roku? Ostatni film w tym roku, także Krypto Masters, ostatni film wydaje portfel Kowalskiego. Kryptowaluta na środę, odcinek ósmy. Jeden dalej jest jarząbek, zasada, która najbardziej pompuje rynek. I na samym końcu mam Mike Satoshi'ego świąteczny livestream. Boże narodzenie w 2019 roku. I teraz chyba go przez tydzień nie będzie, chyba, że szybciej odzyska po prostu dostęp do konta. Także Mike Satoshi ma delikatną przerwę, a my przejdźmy może do paru komentarzy dosłownie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A więc Adi dodaje limit na Binance 2 BTC, czyli 2 bitcoiny przy. Wypłacie dziennie, chyba jest tak, to jest 10 tysięcy. około, nie no, ile, 14 tysięcy dolarów. Harvey MG07, Data Dash też padł, około 350 tysięcy słabów miał, najwięcej w całym świecie krypto. Ale teraz, czy padł, czy padł tylko na tydzień? Apatyk nie padł, tylko dostał strag na tydzień, za jedno wideo, więc całą resztę na ten tydzień sam zdjął jako private. Aha, czyli w takim. W wydźwięku. Dziękujemy za tą apatyk. Dalej mamy Marcin Kampka. Hej Feniu, wesoły świąt dla Ciebie i wszystkich kryptowariatów. Lepiej zostań na jakiś czas w tej piwnicy. Może tam algorytmy YouTube'a Cię nie znajdą. Dokładnie. Dokładnie. Niektórzy powiedzą E Feniks to coś za dużo tych przypadków ma. Tu piwnica, tu wiedział już miesiąc temu, że należy przestawić na... Yy, treść nieprzeznaczoną dla dzieci. Coś tutaj jest na rzecz. Ten Fenik za dużo rzeczy wie. Nie, nie, to wszystko jest przypadek. Także na spokojnie, na spokojnie. Tomek, Tomek, witam. Nie prowadzę żadnego kanału, ale tylko o tym pomyślę, to mnie szlak trafia. Oby wszystko się zakończyło pozytywnie, bo szkoda waszej pracy i waszych zasięgów Pozdrawiam. Na spokojnie, Tomek. Po świętach YouTube wróci do pracy i pewnie będzie, o, sorry, coś tutaj się wydarzyło. Już wszystko wraca do normy. Adam Sekuła. Cześć, Fenik, mam tak, Techniczne pytanie, czy nie zdarzyło ci się kiedyś, że przy nagrywaniu pulpitu desynchronizował ci się, rozjeżdżał głos Twojego komentarza z obrazem? Tak, wiesz co? Wejdź na Discord, Mike Satoshi teraz ma więcej czasu i na pewno Ci pomoże, jak to zrobić. Na Discordzie znajdź najpierw pod tym opisem filmu nasz kanał, a potem się przedelegujemy do Kryptonarodu od Mike'a i Ci dokładnie pomoże, jak to, to jakieś sekundy się ustawia żeby się nie rozjeżał. A może ktoś tutaj nawet opisze w komentarzu. Staszek Young. Feniksie to nie jest tymczasowy problem. Tak się zaczyna wojna z krypto. Lepiej szukaj nowej platformy do emisji swoich wywrotnych treści. Dla nas jest to dobra wiadomość. Jak system, w tym banki walczą z czymś, to znaczy, że ma to wewnętrzną wartość. Ze skamem nie walczą, bo skam nie ma wartości. A dodatkowo daje systemowi argument w walce przeciw krypto. Czekam na linki do Blockchain Phoenix Channel. A Phoenix Channel, no zobaczymy, zobaczymy. Ja na spokojny na razie, na spokojnie. Już po świętach tutaj ruszymy też z mocniejszym. Mm, powiedzmy, uderzeniem. Actual Acting, według Google, ten krok jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu zaostrzenie zasad reklamowania produktów finansowych wysokiego ryzyka. Czyli tutaj też będziemy czytać. Dzięki, Tadjo. Przeczytam to też na ten temat. Będę wiedział więcej troszeczkę na kolejną audycję. Paweł Ziemiński. Nie mieści mi się w głowie, że wartościowe treści są blokowane, a skamerskie airdropy na YouTubie nadal aktywne. To może być powiązane z tym, o czym mówił KryptoKamikadze, że nie do końca, boże. Właśnie te kanały, które mają te airdropy, mają zaznaczone to, że nie jest kanał przeznaczony dla dzieci, a te inne po prostu. Padły poprzez to, ale będziemy to też testować, już niedługo będziemy patrzeć. do właśnie od tego, co się zaczęło, wszystkiego. Elon Jobs, czekają nas ciekawe czasy. Dokładnie, dokładnie. Keyser to dopiero początek zmasowanej akcji w walce z krypto. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku czeka nas pierwsza fala upadków banków, co będzie początkiem największego kryzysu w dziejach. Banksterka po prostu chce. W jak największym stopniu ograniczyć dopływ kapitału do krypto, tak jak wcześniej pisałem, czyli to za pomocą cenzury i regulacji. Dodatkowo na terenie stanów FBI ma zaplanowane kilka pokazowych zatrzymań, mające wykazać jakiś super spisek narkotykowy, którego czarnomowcą ma być BTC. Niewykluczone, że może chodzić o Bitrex i Tetera. Sprawa jest mocno skrojona politycznie i ma stanowić fundament pod dekret Trumpa zakający, zakazujący obrotu BCC i Tetera. Osobiście nie wierzę w te plotki, ale z doświadczenia wiem, że działania w korporacji np. YouTube zwykle wyprzedzają. Wydarzenia. Chiny za to w opozycji do działań zbankrutowanego zachodu powoli i systematycznie stawiają tą technologię łańcucha bloków. Obecnie zachodnie serwisy, nawet te kryptowalutowe, starają się nakładać embargo na wiadomości za wielkiego muru. Przykładowo, nie zająkuj się ani słowem, że 21 grudnia. Na 16. Wielkim Chińskim Forum Rozwoju Przedsiębiorczości Blockchain, jak teraz się to nazywa, jedyną rozproszoną aktywą i dopiero rozwijającą się siecią łańcucha bloków nie był BTC, Ethereum czy Tron, tylko iOST. A teraz połączcie kropki, tu macie konkrety. Nie lubię siać fatum, ale z pewnych źródeł wiem, że w następnym roku mogą się pojawić w Chinach kontynentalnych nakazy zatrzymania dla dwóch głośnych przedstawicieli sceny krypto. Co będzie? Zobaczymy. Kanał Koniecznego poleciał głównie za film, w którym zdemaskował i wypunktował za ZUS jako piramidę finansową. Ponoć zgłosił to ktoś dość wysoko postawiony z spisu. Obecnie telefon i cała działalność internetowa Filipa jest dość intensywnie podsłuchiwana i monitorowana. Wow, czy to tak było? Typowe dla Państwa pozbawionego obecnie praw i wolności, jakim jest teraz. Polska. Wow, tutaj duży, duży research zrobiłeś, Kejzer. Jestem ciekaw, czy ktoś się odniesie do tego komentarza tutaj z naszych osób, czy dlatego na przykład kanał y, Fila po, poleciał za to, czy nie. Aż troszeczkę zdziwiłbym się, żeby to poszło tak wysoko, mimo takiego małego kanału, jaki jest nadal. Fil konieczny w porównaniu do tych powiedzmy dwóch milionowych, 4 milionowych innych kanałów, które w ogóle nie mam wspólnego niczym z czym skrypto, ale może masz, może masz rację. Bonifacy YouTube zrobiło sobie monopol na to, co ludzie mają nagrywać, publikować i oglądać. Jak robisz kanał o gotowaniu bigosu, składania Origani, czy treningu na drążku, to nic się nie stanie. Ale jak robisz filmy, co biją w interesy wpływowych ludzi, to bana masz z urzędu. Ciekawe tylko, czy sam YouTube to cenzuruje, czy po prostu jakaś akcja zmasowana na zgłoszenie treści Nieodpowiednich i z automatu kanały blokuje. No, tutaj się dowiemy już za parę dni, co tutaj wyjdzie, czy to był test przez większym jakimś banem, czy po prostu yy, tak jak mówiliśmy tutaj, czy kryptokamikadze zauważył, że bardzo możliwe, że chodzi tylko o zaznaczenie yy, po prostu, że. Treść nie jest przeznaczona dla dzieci, a bardzo możliwe, że cokolwiek innego się wydarzy. Także poczekajmy jeszcze parę. Dosłownie, tydzień, wydaje mi się, po nowym roku będziemy wiedzieć dokładną odpowiedź na to pytanie. Dobra, mamy to. Dziękuję za wszystkie komentarze. Jest mnóstwo. Witamy się z cenzurą. Dokładnie, Marcino. Także dziękuję Wam wszystkim. Wracamy do podziemia. Ja tu wracam. Mam nadzieję, że nie słyszycie czasami tutaj wody przepływającej. Oczywiście, aż tak źle nie jest, jak tutaj na tym zdjęciu ale jest wkoło ciekawie, tylko mi troszeczkę zimno w nogi, więc muszę chyba jakieś skarpetunie założyć w kolejnym, przy kolejnym filmie. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia, reszty tych świąt i małymi krokami do nowego roku, a my tutaj się pojawimy raz dziennie i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.